musisz jeść, bo nie wyzdrowiejesz. Chociaż troszeczkę, no jeszcze jedno. A teraz zastrzyk. No nie płacz, nie płacz. A teraz śpi. Co ja dzisiaj z wami mam? Wszyscy chorzy. A jak mówiłam, żebyście zakładali czapki, to nie. No to teraz mamy epidemię. Potrzebujemy więcej leków! Przepraszam, nie nadążam z produkcją. Siostro! Poczekaj na swoją kolej! Ty też chory? Twoja siostra niesłusznie uważa, że mam niedobory witamin. Ja to tylko dowożę leki. I było się tak niecierpliwić, wystarczy dla wszystkich. Tomku, ratuj mnie! Boisz się zastrzyków? To tylko witaminki. Tylko? Pan Kazimierz Funk nie byłby zachwycony twoim ignoranctwem. Funk? Pozwólcie, że uprzejmie odmówię przyjęcia zastrzyku, ale w zamian wam o nim opowiem. O, będzie historia! Na początku XX wieku w Paryżu polski uczony Kazimierz Funk, prowadząc badania nad nieznanymi przyczynami tajemniczej choroby o równie tajemniczej nazwie beriberi, dokonał przełomowego odkrycia. Udało mu się odkryć substancję, której podanie pacjentom powodowało w niektórych przypadkach niemal natychmiastową poprawę ich stanu zdrowia. Później sam nazwał ją witaminą. Była to witamina B1. Późniejsze badania udowodniły, że do grupy witamin można zaliczyć jeszcze wiele innych substancji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. A ich niedobór może prowadzić do poważnych chorób. Dlaczego tak obruszyłem się na użyte przez ciebie słowo tylko? W stosunku do witamin powinniśmy zachowywać należny im respekt. Są niezwykle ważne, niezbędne. A Kazimierz Funk zasługuje na miano wielkiego odkrywcy. A te witaminy to bardziej przypominają paskudną fasolkę czy pyszne banany? A ja myślę, że dziadek wie, jak wyglądają witaminy. A ja myślę i myślę i nie mogę sobie przypomnieć, co dzisiaj będzie na obiad. Oby nie fasolka. Dziadku, co robisz? Próbuję znaleźć wzór na obliczanie czasu niepotrzebnego mi do zrealizowania wszystkich już rozpoczętych, a jeszcze nieskończonych pomysłów. My chętnie dorzucimy ci jeszcze jeden. Powiedzmy, że chcemy zobaczyć witaminę. Podobno Kazimierzowi Funkowi się to udało. Niezupełnie można je dostrzec gołym okiem, ale mogę wam pokazać, jak sprawić, żeby wyraźnie dały o sobie znać. Możemy zrobić eksperyment. Zajmiemy się witaminą C, czyli kwasem askorbinowym. Będziemy potrzebować przeróżnych naczyń, łyżeczek, szlaneczek. Gdzie ja to wszystko mam? A, tu! A. Mąki ziemniaczanej, wody, jodyny, tabletek witaminy C i soków, na przykład z cytryny, pomarańczy i kiszonej kapusty. Cytryna, kiszona kapusta. Nalewamy do kolby wody. O, o, o tyle wystarczy. I dodajemy łyżeczkę mąki ziemniaczanej. O. Tak. Tworzymy zawiesinę, czyli wszystko mieszamy, mieszamy. Pozwalamy, żeby te drobinki mąki swobodnie pływały w wodzie. Teraz dodajemy jodynę. Można ją kupić w aptece, poprosić od rodziców. Jodyna jest brązowa, ale dodana do naszej mącznej zawiesiny zabarwi ją, o, zabarwi ją na granatowy kolor.
To będzie nasza próbka testowa. O! Sprawdźmy, co się stanie, kiedy dodamy do niej pokruszoną tabletkę, w której jest mnóstwo witaminy C. Już przygotowałem. Kwas askorbinowy, czyli witaminę C, wywołała reakcję i spowodowała, że woda znowu stała się przeźroczysta. Zajęło jej to 4 sekundy. A teraz sprawdźmy, czy witamina C jest również w soku z kiszonej kapusty. Obstawiam, że jest w nim najmniej witaminy C. Kiszona kapusta, woda również zrobiła się przeźroczysta. Witamina C jest kwaśna? W końcu to kwas askorbinowy. Odkrycie przez Funka witamin spowodowało przełom w leczeniu chorób spowodowanych brakiem witamin. Takie choroby nazywamy awitaminozą. Funk uratował życie wielu chorym, a nas nauczył, jak dbać o zdrowie. Obiad! Czas na obiad! Na przykład spożywając wysokowartościowe posiłki bogate w dużą ilość warzyw i owoców, czyli dokładnie takie, jakie zwykła przygotowywać wasza wspaniała... Kto? Babcia! Oby to nie była fasolka.